Marek Grabiński. Biała koszulka rozpoczyna od własnego podania. 43-latek z Dobrodzienia w województwie opolskim to oczywiście Marek Grabiński, 1,81 m wzrostu, jeżeli chodzi o rozgrywki w polskiej lidze tenisa, 41 wygranych spotkań, 18 porażek. Pierwsza dłuższa wymiana w tym spotkaniu wygrana przez Bartosza Walaszczyka 0-15. Wracając jeszcze do Marka Grabińskiego, jego ostatnim startem były otwarte wiosenne mistrzostwa Kluczborka. Tam doszedł odpadł w grupie, a więc ten turniej niezbyt udany. 3 zwycięstwa, ale nie pozwoliło to na wyjście z grupy i awans do dalszej fazy rozgrywek. Do 1/4 doszedł w turnieju Fit Tennis Cup 2021. Tam porażka z Marcinem Szendrykiem w ćwierćfinale. W fazie grupowej przeszedł bez straty seta z kompletem 3 zwycięstw. Aktualnie na 10 miejscu w polskiej lidze tenisa, a w drugiej lidze pierwsze miejsce w swoim województwie opolskim, zajmujący w rankingu wszechczasów, klasyfikowany na miejscu 25, a więc bardzo dobra, wysoka pozycja serwującego Marka Grabińskiego. Bartosz Walaszczyk z kolei, 42-latek z Barlinka, zachodniopomorskie, wysoki 1,90 m. Wzrostu, grający oburęcznym backhandem, także oczywiście praworęczny zawodnik. Trafił w linię, pokazał teraz Bartosz Walaszczyk rywalowi, że ta piłka była jak najbardziej w korcie, nie zdążył się dobrze do niej ustawić i przebić na drugą stronę, jeżeli chodzi o historię występów Bartosza Walaszczyka. 10 wygranych spotkań, 7 porażek. Ostatni turniej, który był przez niego rozgrywany, to otwarte mistrzostwa Barlinka, a więc grał w swoim mieście na swoich kortach. Tam doszedł do 1/8 finału, gdzie przegrał z Maćkowiakiem w 3 setach. Wcześniej 2 zwycięstwa odniósł w fazie grupowej. 7. pozycja w swoim województwie, a więc zachodniopomorskim, 59. miejsce w rankingu drugiej ligi, no i 181. rankingu wszechczasów, a więc tutaj statystyki mówiące o tym, że faworyta należy upatrywać Marku Grabińskim. Dobra, dłuższa wymiana. Panowie pograli ostro z linii końcowej. Ostatecznie górą w tej wymianie Marek Grabiński, prowadzący w tym meczu 1-0. Jesteśmy w rywalizacji w grupie. W grupie B, oczywiście to przez chwilę zawiesiłem głos, bo sporo tych grup uciekły mi, te dwa nazwiska, ale oczywiście grupa B rywalizująca w Gdyni, te spotkania nieco opóźnione ze względu na przedłużające się rozgrywki w kategorii plus 45, a więc teraz rywalizacja w drugiej lidze, także jeszcze dzisiaj kilka spotkań pierwszej ligi zobaczymy na korcie głównym, z którego transmitujemy zawody. Jeżeli chodzi jeszcze o Marka Grabińskiego, to warto wspomnieć, że to były koszykarz trzecioligowego startu Dobrodzień. Niestety zapowiadająca się kariera przerwana przez kontuzję kolana, no i musiał niestety ze sportu uprawiania koszykówki się wycofać, ale postanowił być cały czas czynny, no i na tyle, ile pozwalają mu zdrowie, kontynuuje karierę amatorską jako tenisista. Po raz pierwszy w tym spotkaniu podaje Bartosz Walaszczyk. Z
zły początek, podwójny błąd serwisowy wysokiego, bieżącego ma 90 wzrostu zawodnika, to więc ten serwis powinien być sporym atutem dla Bartosza Walaszczyka. Na razie przeszkadza mu w dobrym zagraniach. Piłka w korcie. A serwisowy numer 1 Bartosza Walaszczyka po 15. Jeszcze tak patrzę na ten ślad, ale tak wydaje się, że minimalnie, ale piłka zahaczyła o linię, co potwierdził Marek Grabiński. Nie ma tutaj kontrowersji. Punkt przyznany Bartoszowi Walaszczykowi. Oj, teraz zbyt mocno podszedł pod tą piłkę Walaszczyk. Piłka daleko, daleko poza placem gry. 15-30, uśmiechnął się po tym zagraniu Bartosz Walaszczyk. No, zepsuł teraz forehand z linii końcowej Grabiński po 30. Długa wymiana wygrana przez Walaszczyka, chociaż ma jeszcze jakieś pretensje, może nie, ale wątpliwości do tej poprzedniej piłki zagranej przez rywala Marek Grabiński, ale piłka ostatecznie zaliczona jako w korcie. Jeszcze teraz zatrze ślad, by później nie było jakichś jeszcze większych kontrowersji. Dla obydwu panów to drugie spotkanie. Bartosz Walaszczyk dosyć łatwo przegrał pierwszy mecz z Michałem Woźniakiem 0-4, natomiast Marek Grabiński pokonał Leszka Kowalskiego 4-1, a więc te mecze nie były zbyt długie, więc jeszcze, mówiąc potocznie, w baku troszkę paliwa na to spotkanie na pewno zostało, mimo tego, że pogoda tutaj nie jest sprzymierzeńcem grających zawodników. Równowaga, więc piłka decydująca o losach drugiego gema pierwszego seta. Szczęśliwie ta piłka po taśmie spada na stronę przeciwnika i mamy 1-1. Pierwszy gem wygrany w tym turnieju przez Bartosza Walaszczyka. W pierwszym meczu mu się ta sztuka w starcie z Michałem Woźniakiem nie udała, no ale tutaj rozpoczyna od wygranego własnego podania, chociaż potrzebował 7 punktów, by własne podanie zapisać na swoim koncie. Piłka minimalnie poza placem gry. 0-15. Dużo długich wymian na początku tego meczu. Te
Teraz zabrakło jednak minimalnie przy tym mocnym podaniu. Czasami potrafi zaskoczyć mocnym serwisem Marek Grabiński. Drugie podanie to raczej takie wprowadzające piłkę do gry. Teraz sprytnie chciał to już za siatkę wrzucić piłkę przeciwnikowi. Gracz będący wyżej w rankingu Polskiej Ligi Tenisa. Pochodzący z województwa opolskiego. Mieliśmy już dzisiaj jednego zawodnika z tego województwa na początek rywalizacji. Teraz także dosyć silnie i mocno reprezentowane to województwo. Dobry, teraz pomysł miał Grabiński, by zagrać piłkę delikatnie nad siatką z Lajesem, ale ostatecznie nie wykonał tego dobrze i mamy szansę na przełamanie dla Bartosza Walaszczyka. Trzy takowe szanse, w zasadzie cztery, bo oczywiście przy równowadze piłka także liczona jako szansa breakpointowa. Spóźniono teraz na nogach Bartosz Walaszczyk do tego backhandu. 15-40. Jeszcze będą jednak szanse dla gracza z Barlinka. Dobry serwis. Spojrzał jeszcze tak na ten ślad po serwisie przeciwnika Walaszczyk, ale oczywiście tu nie było żadnych wątpliwości. Piłka zmieściła się w karze serwisowym. Bartosz Walaszczyk. Piłka decydująca losa Gema. Decydował serwujący Grabiński, że piłka będzie grana do forehandu przeciwnika. Oj, teraz krótszy serwis nieco. Mimo to przeciwnika i Bartosz Walaszczyk popełnił błąd. Wydawało się, że jest bardzo blisko przełamania przeciwnika, ale cztery kolejne punkty dla Marka Grabińskiego i prowadzenie tego zawodnika 2-1 w pierwszym secie. Dwa do jednego, jeden do dwóch w zasadzie, patrząc od strony serwującego Bartosza Walaszczyka. W pierwszym secie prowadzi Marek Grabiński. Dobre teraz zagranie Walaszczyka. Handem po linii utrudnił odegranie przeciwnikowi, ten spóźniony i mamy pierwszy punkt przy własnym podaniu dla gracza z województwa zachodniopomorskiego. No, teraz spóźniony Grabiński do tego zagrania. 30-0. Prowadzenie Walaszczyka we własnym gemie serwisowym. Poza karem serwisowym musi poprawić drugim podaniem Bartosz Walaszczyk. A teraz dobry atak, piłka daleko poza kortem.
40 do 0. Radzi sobie dobrze przy tych własnych podaniach Bartosz Walaszczyk. Zwłaszcza podczas tego czwartego gema pierwszego seta. Dobry atak, dobre minięcie, atak Grabińskiego, zły, doskonale ustawiony Bartosz Walaszczyk do minięcia przeciwnika, no i mamy 2 do 2. Zobaczmy raz jeszcze tą akcję. Nieco teraz światłocienie utrudniają zawodnikom rywalizację, a oglądającym spoglądać na rywalizację na korcie centralnym. To są drzewa otaczające kort, dają nieco wytchnienia grającym. Dużo teraz technicznego tenisa, ale ostatecznie na siłowy wariant zakończenia akcji zdecydował się Bartosz Walaszczyk. Wybór jednak ten był zły, bowiem piłka daleko poza placem gry. 15-0 przy podaniu Marka Grabińskiego. Jest jednak za daleki, dużo takimi slajsami podcinanymi piłkami na linię końcową. Próbuje zagrywać rywalowi pod nogi. To jest dobra taktyka, bowiem rywal to gracz wysoki, a więc te dosyć duże problemy ma z takimi zagraniami, no ale musi być Marek Grabiński w tych zagraniach bardziej precyzyjny, żeby ta piłka nie lądowała poza placem gry. Po 15. Wyrzucona jednak poza plac gry. 15-30, więc robi się niebezpiecznie przy podaniu gracza z województwa opolskiego. Trafia teraz Bartosz Walaszczyk, doskonały backhand po linii. Ślad doskonale widoczny z naszego stanowiska, piłka kilka centymetrów jeszcze od linii bocznej. Precyzja tutaj godna pochwały. Szansa breakpointowa dla Bartosza Walaszczyka. No i podwójnym błędem Marek Grabiński kończy własne podanie. Niestety dla niego porażką w tym gemie i Bartosz Walaszczyk po przerwie będzie serwował, by pierwszego seta zakończyć po swojej myśli. Ostatnia przerwa w tej pierwszej partii to na pewno, bowiem gdyby Markowi Grabińskiemu udało się przełamać przeciwnika, to doprowadzi do
tiebreak, ale dużo jednak bliżej sukcesu w pierwszym secie jest Bartosz Walaszczyk, który podaje, by pierwszą partię zakończyć po swojej myśli. Dłuższa wymiana znowu toczona na warunkach Walaszczyka. Dobry serwis rozpoczął tą wymianę na jego korzyść. To on dyktował warunki gry, gonił przeciwnika po korcie i ostatecznie zmusił do błędu. Podwójny błąd serwisowy, poprzednio dobrze rozegrana akcja, teraz jednak serwis zawiódł po 15. Minimalny aut, szkoda, bo ta sytuacja była bliska linii końcowej. ...30-15 Bartosz Walaszczyk. Dwie piłki od grania pierwszego seta. Teraz minimalnie pomylił się gracz z Parlinka po 30. Teraz arcyważna piłka za chwilę. Czy piłka setowa, czy też szansa na doprowadzenie do tiebreaka. Zaryzykował wejście na do siatki Marek Rebiński. Piłka jednak poleciała poza plac gry i mamy piłkę setową dla Bartosza Walaszczyka. O, teraz fatalny ten drugi serwis, mamy równowagę, no i piłka arcyważna, najważniejsza w tym pierwszym secie na razie. Zobaczymy, czy potrzebny będzie tiebreak, czy też Walaszczyk wygra. Gra swoje podanie i zapisze pierwszego seta po swojej stronie. Pierwszy serwis znowu nie zafunkcjonował. Gdy ten pierwszy serwis zawodzi, to są problemy w grze Walaszczyka. No i będziemy mieli tiebreaka w tym z pierwszym secie. Błąd popełnił Walaszczyk, długa wymiana. Wydawało się, że ostatecznie chyba to piłka trafi na konto Walaszczyka, ale prosty błąd sprawił, że o losach pierwszego seta zadecyduje tiebreak.
Zawodnicy, jak już wcześniej mówili, chociażby w wywiadzie zwycięzca poprzedniego meczu. Te długie mecze na pewno nie sprzyjają dalszej rywalizacji. Pogoda jest bardzo utrudniająca grę. Zawodnikom bardzo ciepło. No i trzy mecze w ciągu jednego w zasadzie popołudnia to wyniszczająca dawka dla organizmu. Gdy trzeba grać jeszcze trzysetowe rywalizacje, to zmęczenie jeszcze oczywiście narasta. 1-0 dla Marka Grabińskiego w tiebreaku. Bartosz Walaszczyk przy wyniku 0-1. Próbuje ryzykować pierwszym podaniem, takim mocniejszym. Chce ustawić sobie grę, no ale dosyć mocno rozregulowany na razie celownik podczas tych pierwszych uderzeń serwisowych. Minimalnie na aucie, ale jednak dosyć wyraźnie, bo widać z naszego stanowiska, że jest poza kortem. 1-1. Zawalczył Marek Grabiński, ale ten smacz wykonania Walaszczyka był mocny i precyzyjny, bez szans na dobrą odpowiedź. Gracz z województwa opolskiego przegrywający w tiebreaku 1-2, a teraz piłki przechodzą na jego stronę i to Marek Grabiński za chwilę będzie miał do dyspozycji dwa swoje serwisy. I dobry atak Walaszczyka, wykorzystał drugie, słabsze podanie przeciwnika. 3-1 w tiebreaku. Do jednego uciekałem szybko punkty Grabińskiemu przy własnym serwisie, dwukrotnie przegrał piłkę. No i Walaszczyk tylko już trzy piłki od wygrania pierwszego seta. Nie udało się Walaszczykowi podczas szóstego gema zakończyć własnym podaniem. Ile w stosunku 4-2, ale jest na doskonałej drodze, by zakończyć zwycięsko tiebreak. A jeszcze musi troszkę w tym tiebreaku popracować na swój triumf. A i teraz piłka zatańczyła na taśmie, ale ostatecznie pozostała po stronie Grabińskiego. 5-1. Szybko uciekałem punkty graczowi z województwa opolskiego. Chwila na uzupełnienie płynów. Oczywiście to konieczność przy takiej temperaturze. Nawadnianie odpowiednie organizmu. Muszą zawodnicy o tym pamiętać. Kilka osób obserwujące z wysokości trybun. To spotkanie przeniosło się na tą przeciwległą stronę do naszego stanowiska, bowiem po naszej stronie zaczęło pojawiać się słońce, więc nie ma się co dziwić, że ludzie uciekli w cień, dosyć troszkę powiewa wiatr i to jest takim zbawieniem dla grających zawodników. 5-1, Bartosz Walaszczyk, dwie piłki od pierwszego seta.
ale podwójny błąd serwisowy nie pomógł sobie przy tym podaniu. I za chwilę Marek Grabiński dwukrotnie będzie podawał, ale pamiętamy jego ostatnie dwa serwisy jednak nieudane. Dwa punkty przegrał przy własnym podaniu, no i teraz musi zagrać dużo lepiej, by nie skończyć za chwilę tego seta porażką. Akcja serwet, volley Grabińskiego zaryzykował, rzucający serwis, ale volley poza plac gry i cztery piłki setowe dla Bartosza Polaszczyka. No i dosyć łatwo, 7-2 tiebreaka wygrywa Bartosz Walaszczyk i prowadzi z Markiem Grabińskim 1-0 w setach. Długo panowie powalczyli w pierwszej partii. Ostatecznie Bartosz Walaszczyk w tiebreaku 7-2 okazał się skuteczniejszy i to gracz z Barlinka rozpoczyna drugą partię tego spotkania. O, teraz widzimy, jak piłka wysoko odskoczyła na jakieś nierówności na korcie. Dobry atak Walaszczyka. Mocne te forehandy grane pod linię końcową są doskonałe dla niego. Doskonałym punktem zaczepienia do akcji ofensywnych. Grabiński zepchnięty do defensywy ma problemy z odpowiednim odegraniem piłki na stronę przeciwnika. Dobry grany. Wolej przez Walaszczyka. Teraz tak troszkę zamarłem, bo rozpędzony Adam Grabiński padł w siatkę, ale ostatecznie nie zanotował upadku, bo mogłoby to grozić kontuzją gracza z Dobrodzienia w województwie opolskim. 30-0, więc Bartosz Walaszczyk przy własnym podaniu chce i za ciosem po wygraniu pierwszej partii dobrze rozpocząć seta numer 2. Bez
nadziejne to zagranie Grabińskiego. Bez kłopotu doszedł do piłki Walaszczyk i skutecznie piłkę na stronę przeciwnika odpowiedział wygrywającym forehandem 40-0. Nie wiem, czy jakiś kryzys nie dopadł gracza województwa opolskiego, bowiem teraz nie najlepiej sobie na początku tej drugiej partii radzi. Piłka poza placem gry i 1-0 dla Bartosza Walaszczyka, jeżeli chodzi o turniej drugiej ligi Polskiej Ligi Tenisa, to kategoria bardzo mocno i bardzo licznie obsadzona. Grup bardzo duża, więc tych spotkań także sporo, ale także sporo dobrych zawodników, dobrych graczy, którzy przyjechali z nadziejami na korzystny wynik w Gdyni. Poglądam sobie na wyniki tych spotkań, które już się zakończyły. Marcin Szendryk bardzo łatwo pokonał Drapiewskiego 4-0, więc jeden z pretendentów do zgarnięcia tytułu poradził sobie w pierwszym meczu doskonale, podobnie jak Marcin Pokrzywnicki. Także bez straty punktowej okazał się lepszy od przeciwnika. Szukajmy dalej zawodników, którzy tutaj mogą dojść wysoko i są wstawiani w roli faworytów. Michał Mietła, także grający często i bardzo dobrze w turniejach Polskiej Ligi Tenisa, pokonał Antosiaka 4-0, 4-3, a więc także 3 punkty na koncie Michała Mietły. Najbardziej wyrównany to ten mecz, który tutaj obserwowaliśmy między Pawłem Dzięciołowskim a Michałem Malinowskim. Tam zawodnicy podzielili się punktami, ale ostatecznie 2 trafiły do Dzięciołowskiego, 1 do Malinowskiego. Patrzmy dalej. Olk pokonał Stoltmana 4-0, 4-1, a więc tutaj także Mariusz Olk, jeden z głównych faworytów, poradził sobie bez najmniejszych problemów w pierwszym meczu fazy grupowej. Nieco więcej na korcie czasu musiał przebywać Wojciech Zalewski, także notowany w pierwszej 10 rankingu Polskiej Ligi Tenisa, ale ostatecznie wygrał z Mościńskim w tym mistrzowskim tebreku 10-5, no i 2 punkty trafiły na konto zawodnika z Czarnkowa. Dużo spotkań jeszcze dzisiaj będziemy dla Państwa pokazywać, także do gry włączą się zawodnicy rywalizujący w pierwszej lidze, a więc ta rywalizacja będzie nabierała tempa i rumieńców, także myślę sporo jeszcze tenisowych emocji przed nami. No teraz taki gem słabszy, wykonanie Bartosza Walaszczyka. Daleko te piłki wyrzucane poza plac gry. Słabszy moment miał przed chwilą Marek Grabiński. Teraz to przeciwnik pozwala sobie na takie niewymuszone błędy, no i z problemami Bartosz Walaszczyk. Obiegał do końca Walaszczyk, ale był na straconej pozycji. W takim dużym spokoju Marek Grabiński zagrał przy siatce, no i doprowadza do remisu 1-1 w drugiej partii tego spotkania. Zakończyły się te poranne mecze w kategorii plus 45 tam. 29 zawodników rywalizowało o 16 miejsc i awans do 1/8 finału. I faworyt turnieju Marek Stochaj bez najmniejszych kłopotów fazę tą przeszedł z kompletem 9 oczek. Także z kompletem 6 punktów, bo był w grupie 3-osobowej Waldemar Gnatowski. To dwaj zawodnicy jako jedyni, którzy nie stracili punktów
fazie grupowej rywalizacji plus 45, to ta rywalizacja będzie wznowiona i będziemy się nią dalej pasjonowali. Poza karem serwisowym podanie Bartosza Walaszczyka. Podwójny błąd serwisowy, no odmierzył znacznie poziom swojej gry Walaszczyk. Wydawało się, że ten pierwszy game tak go zachęci do jeszcze lepszej gry. Wygrał go bez najmniejszych kłopotów, no ale teraz przy game rywala bez punktu, teraz także problemy przy własnym. No teraz dopiero otworzył sobie dobrze backhandową stronę przeciwnika, no i forehandem po krosie umieścił piłkę w narożniku boiska. No i mamy przełamanie na korzyść Marka Grabińskiego, który prowadzi w drugiej partii 2-1. Dobry serwis, nie poradził sobie z returnem Bartosz Walaszczyk, 15-0, rodzi nam się nowa sytuacja w tym drugim secie. Przewaga przełamania na koncie Grabińskiego, własne podanie, no i zobaczymy, czy zmierzamy do trzeciego seta w tym spotkaniu. Taki przygaszony tymi ostatnimi złymi zagraniami Bartosz Walaszczyk. Musi się szybko z tego takiego letargu, a być może jakiegoś kryzysu energetycznego wydobyć. Dobra, tak przysiadł teraz. Panuje niepodzielnie nad wydarzeniami kortowymi Marek Grabiński, no i za chwilę będzie miał szansę na prowadzenie już 3-1. Bardzo szybko schnie kort. Podlewany co po każdym spotkaniu, ale widać, że ta warunki w drugim, a już na pewno w trzecim secie mocno ekstremalne.
Dobrze, przyspieszył teraz grę Walaszczyk. 40-30 jeszcze, szansa Grabińskiego na trzeciego gema drugiej partii. To zły ten atak Grabińskiego, piłka za daleko wyrzucona. Próbował pod końcową linię, no ale teraz będzie musiał uważać, bo było bezpieczne prowadzenie 40-0, ale trzy takie w zasadzie niewymuszone błędy sprawiły, że szanse na odrobienie strat ma Bartosz Walaszczyk, piłka decydująca o losach czwartego gema w drugiej partii. Słabe to podania. Nie wiem, czy nie zaskoczony był taką niewielką prędkością podania przeciwnika. Bartosz Walaszczyk zepsuł forehand, ładował go w siatkę. No i mamy 3 do 1 dla Marka Grabińskiego. Jednego gema brakuje zawodnikowi z Dobrodzienia do doprowadzenia do trzeciej partii w tym spotkaniu. Podwójny błąd serwisowy. No i musi też już Bartosz Walaszczyk mieć się na baczności w tym spotkaniu. W tej kategorii nieco łatwiej wyjść z grupy, bowiem także kilku zawodników z trzecich miejsc awansuje do jutrzejszej rywalizacji, a więc także trzeba walczyć o każdy punkt, bo każdy punkt może być na wagę pozostania w turnieju. Dobre zagranie Walaszczyka. Nie ruszył nawet do tej piłki Grabiński. Wiedział, że jednak zbyt daleko ta piłka jest od jego rakiety. No i teraz prosty błąd. Piłka uderzona w siatkę. Trzydzieści do 15 przy podaniu Bartosza Walaszczyka. Poza placem gry po 30, a więc dwie piłki od wygrania drugiej partii jest Marek Grabiński. Nie trafia Walaszczyk, dwie piłki setowe dla gracza z województwa opolskiego za chwilę. Przed szansą na doprowadzenie do remisu. Cassinius stoi do gry. Walaszczyka kilka dobrych zagrań przeplata naprawdę słabymi. No i chyba raczej tutaj nie będzie wątpliwości co do losów rozstrzygnięcia seta numer 2. No teraz dobrze zachował się Walaszczyk przy siatce. Jeszcze dał sobie szansę tymi dobrymi wolejami. Równowaga, zobaczymy na którą stronę za chwilę będzie podawał Walaszczyk w decydującym gemie. Piątego gema w drugim secie. Jednak na backhandową stronę zdecydował Walaszczyk podawać.
No i bronił się do końca Walaszczyk, ale ostatecznie piłka trafia na konto Grabińskiego i także ten drugi set wygrany przez zawodnika Dobrodzienia 4-1. Po chwili przerwy wracamy na decydującego trzeciego seta. Rozpoczynamy mistrzowskiego tiebreaka, a więc walka do 10 punktów o triumf w tym meczu, a więc panowie już po jednym punkcie na swoim koncie za to spotkanie zapisali, teraz walczą o punkt numer 2. Jakaś kontrowersja odnośnie tej pierwszej piłki, ale chyba Marek Grabiński jak spojrzał na ślad. Przeciwnik stwierdził, że jest piłka dobra. No i Grabiński tak chyba nie do końca przekonany, ale chyba przy tej pierwszej piłce nie chce tutaj zbyt mocno protestować i doprowadzać do konfliktu na korcie. Gdyby to było po 8, to myślę, że byłaby tu mała awantura z tej akcji. Piłka poza karem serwisowym, podwójny błąd serwisowy, 1-1. Dobre zagranie Walaszczyka, forehand po krosie 2-1. Długie wymiany. Bardzo teraz istotne będzie przygotowanie kondycyjne do tego spotkania. Przypomnijmy, drugi mecz dla jednego i drugiego zawodnika, z tym, że te pierwsze były dosyć szybko, bo Grabiński swój mecz szybko wygrał, z kolei Walaszczyk jeszcze szybciej swoje spotkanie przegrał. Więc Grabiński z tymi 4 punktami, które już ma w dorobku, w zasadzie może być pewny awansu do gier jutrzejszych. Teraz poza placem gry 2-2. Dobry atak, 3-2 dla
Grabińskiego. O, też szczęśliwy return. Piłka siadła na taśmie. Nie miał szans już Walaszczyk na skuteczne odegranie. Przerwa oczywiście, zmiana stron, muszą zawodnicy po 6 punktach zmienić stronę kortu. Przy okazji otrzeć pot z czoła, także uzupełnić wodę w organizmie, no i Walaszczyk podaje. Piłka poza placem gry. Prowadzenie Grabińskiego 4-3. Równo na razie w tym tebreku nie może żaden z zawodników osiągnąć przewagi dwóch oczek. No i 4-4, także ta piłka już autowa. Tutaj nie było żadnych kontrowersji, czy też dyskusji na to, czy piłka trafia w kort. Dobry atak teraz Marka Grabińskiego. Takie szybkie akcje potrzebne, zwłaszcza przy własnym podaniu, by długo nie męczyć się rozgrywając piłkę. Skrzętnie wykorzystał to Marek Grabiński. Zaatakował do siatki i wolałem zakończyć. Wymiana dosyć efektowna. Wymiana wygrana przez gracza z województwa opolskiego. Piłka minimalnie poza placem gry po 5. Łeb w łeb w tebreku, mistrzowskim tebreku, jeden i drugi zawodnik. Walka za chwilę o... Pracowanie sobie przewagi, no i w miarę spokojnie kontrolowanie przebiegu tego mistrzowskiego tebreka. Błąd Walaszczyka, 6-5. Obaj mocno już zmęczeni, to widać po wyrazach twarzy. No i dobry serwis, taki pomocny w tej sytuacji. Marek Grabiński, prowadzenie 7-5. Zmiana stron kortu oczywiście po 12 punktach w mistrzowskim tebreku. Być może ostatnia taka zmiana, jeżeli chodzi o to spotkanie. Siedem do pięciu, patrząc ze strony Marka Grabińskiego. Dobrze, już wiedział przed tym uderzeniem przeciwnika, że to było dobre zagranie, a widząc, że piłka leci w aut, od razu powiedział sobie pod nosem, takie jest, no bo to ważne trzypunktowe, dosyć już wysokie prowadzenie, jak na tę fazę spotkania. Bartosz Walaszczyk już pod ścianą w tym momencie, bo musi swoje dwa podania bezwzględnie wygrać, by jeszcze zachować szansę na odniesienie zwycięstwa
tym spotkaniu. Oj, teraz fatalnie, chyba zbyt długo Walaszczyk czekał na odbicie tej piłki. 9 do 5, no i za chwilę seria piłek meczowych dla Marka Grabińskiego, seria piłek dająca już 100% awans do fazy pucharowej. No i podwójnym błędem serwisowym Bartosz Walaszczyk kończy rywalizację w tym spotkaniu. Marek Grabiński wygrywa 3-4, 4-1, 10 do 5 w mistrzowskim tiebreaku. Zgarnia 2 punkty i może cieszyć się z awansu do fazy pucharowej. Zaciśnięta 5 brawa od publiczności, która tutaj dosyć licznie jak na warunki dzisiejszego dnia wypełniła korty Arki. No i zadowolony Marek Grabiński, nie ma się co dziwić, bo ma pewny awans do fazy pucharowej, 2 zwycięstwa, no a Bartoszowi Walaszczykowi pozostanie jeszcze walka oczywiście w ostatnim meczu, no i z jednym punktem, który obecnie ma, gdyby do tego dołożył kolejne oczka, to myślę, że także ma szansę z trzeciego miejsca awansować do fazy pucharowej. Za chwilę wywiad ze zwycięzcą tego spotkania, a po chwili przerwy po wywiadzie oczywiście kolejne emocje z kortu centralnego Arki Gdynia.